Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Layers of Fear Inheritance. I tak moi drodzy, gdzie ja muszę w ogóle iść teraz? Kurczę, nie mam zielonego pojęcia, czy ja muszę iść tędy, kurczę, czy ja co muszę zrobić tutaj, nie wiem. Ale będziemy myśleć dalej, co nie? Co i jak? Bo tutaj... Czekajcie, tutaj byliśmy już? Aha, znowu tutaj... Ajajaj, gra się nie zapisała tamtej pory, serio? Dobra, powtórzymy jeszcze raz to. Dobra, okej, fajnie. Dobra, tu już nie możemy wejść, okej, fajnie, też dobrze. Dobra, szybciutko przejdziemy ten moment. Ja nie widziałem, że tu gra będzie się wczyta od tego momentu, co nie? A nie od innego, ale dobra, okej. Spróbujemy znaleźć, tylko teraz nie wiem, gdzie mam iść, kurczę, moi drodzy. Tędy? Tutaj nie byliśmy. Co nie? Jezu! My tutaj nie byliśmy, no proszę was. Ale... Czekajcie. Czy my byliśmy tu? Nie wiem. Ejo, my tu nie byliśmy w ogóle. Ejo, gdzie mam iść teraz? Dziwne. Trochę dziwne to jest, co nie, moi drodzy. Teraz... A ta droga to gdzie mnie prowadzi? Tutaj. Ej, ja tego nie pamiętam. What the fuck? Kurde, pacanie ty. Tego to ja nie... widziałem w ogóle. Dziwne. Co nie? Jezu! Kurde, wypadł. Boże, boję się tej gry. Ja pierdzielę. Bez kitu. There! I hope you're satisfied with yourself. Stop crying. We'll pick this up tomorrow, and I swear to God, I better start seeing some progress. Looking back, I don't think my father ever really wanted a child. Aha, you? It's no wonder wow. I was never truly allowed to be one. No, no, what he wanted, above all things, was a successor. Someone to carry on his legacy. Anything else was just... a distraction. Aha. Okej. Obejrzyjmy sobie to. No okej, dobra. Fajnie. Gdzie my mamy iść jeszcze teraz? Bo nie wiem. Czy muszę iść tutaj gdzieś jeszcze? Czekajcie, spróbujemy jeszcze... Nie, tu... Nie, tutaj możemy wejść. Czekajcie, zaraz spróbujemy. Co my w ogóle musimy tu zrobić jeszcze? Bo w tej chwili nie mam zielonego też pojęcia, co nie? Szczerze mówiąc. Czy muszę tutaj wejść jeszcze? Czy co mam tu zrobić? Nie wiem. Nie, tu nie. Tu nic nie ma już. Zaraz spróbujemy tutaj jeszcze zejść. Może muszę wyjść już stąd? Właśnie. Ale nie, wątpię, czekajcie. O, tutaj nie byliśmy jeszcze chyba. Czy byliśmy już tutaj? Wow! Czekajcie, my tu byliśmy już? Cholera jasna. Chopin! Chopin! I told you never to come down here! What the hell? Co tu się dzieje? Oh my god. Jak ja mam tu w ogóle wejść? Wyjść stąd? Aha, dobra, tylko tyle obejrzałem sobie. Dużo. Co nie? No ale dobra, okej, piwnica to jest. Okej, co ja muszę tu zrobić jeszcze, tak szczerze mówiąc? Nie,
Tu nic, tu też nic. Tu też nic. Tutaj też nic mam nie zrobić. Mam nic do roboty tu. Czekajcie, a tutaj wyjdziemy? Nie możemy wyjść. Niedobrze. Co ja muszę tu zrobić w ogóle? Żeby tu wyjść stąd. Tędy coś? Nie, tutaj też nie. Kurde. Co ja muszę tu zrobić, żeby zakończyć to? Nie, tu też nie. Na górę może, albo tu. Nie, tu też nie. Kurde, nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, wiecie? Co ja mam tu zrobić? Zaraz się pozastanawiamy jeszcze, co nie? Czekajcie, tu coś mi pokazuje, jakieś... Może tu muszę gdzieś wejść? Tu nie byłem. Ale tu nic nie ma do roboty. Tu byłem już. Po co mam dwa razy przychodzić z tego samego miejsca, co nie? Tutaj coś zrobić? Kurde, nie wiem. Nie, tutaj też nie. Kurde, nie mam zielonego pojęcia, co mam tu zrobić w ogóle. Czy muszę gdzie... Może ja muszę zejść tam do tej piwnicy, ale... Nie, co wy, wątpię, żeby tu do piwnicy wejść. Nie. Co ja mogłem tu zrobić, kurde. Nie mam zielonego pojęcia. Szczerze mówiąc. Dziwne to trochę, co nie? Powiem jednak. Kurczę, bardzo dziwne to, co nie? Tu nic nie mogę zrobić. Tutaj też nic. A tu nie ma żadnych podpowiedzi w ogóle. Czy co ja mam tu w ogóle zrobić? Nie wiem. Bo to pokazuje, tutaj mam iść. Ale tu dalej kolorów nie ma, widzicie? Kurczę. Nie wiem. A czekajcie, tu byłem w tych pokojach? Tutaj też nie mogę. A tutaj? Tu nie byłem. Właśnie. So, after all this time, after all I've been tutaj through... jednak. Stay here. Your mother and I need to talk. What the hell? This is all you have for me? And of all places you chose this room. You think I don't hear that? Stop crying! Don't make me come in there! So many memories. This one room, filled with more memories than I can count. I thought I told you to be quiet! Oh, the lovely memories. I imagined him standing there, all smug and pleased with himself, thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him, what I would do. Why, Daddy, you shouldn't have. You really shouldn't have! Uhuhu, wkurzyła się, widzę. Co jest? Co jest? What? Pali się! Ej, jaki problem? Kurde, paliło się. Dziwne.
Aha, już zakończyłem tą grę już? Wow, ale fajnie, powiem wam. 4 odcineczki. Chyba dobrze mówię. Powiem wam, że dodatek troszeczkę krótszy był, bo mi zajęło niecałą godzinę. Nie, sorry, co ja gadam. Troszeczkę więcej niż godzinę, co nie? Chyba z godzinę. Nie wiem w tej chwili ile, ale wiem, że ponad godzinę zajęło mi to. Bo dodatek sam zajął mi, pamiętam, chyba też coś długo. Pamiętam, że były 5 odcinki chyba z tego podstawowej części gry. A tutaj będzie tylko 4, a tu chyba było 5, czy 6. Ale były, wiecie, długość była troszeczkę dłuższa niż tutaj. Ale powiem wam, że kolejny horror zakończony na moim kanale. Został mi tylko, tak myślę sobie jeszcze, ale to jeszcze nie wiem, czy obiecywać, czy nie obiecywać. Zostało mi tak, The Evil Within chyba, do skończenia, czy tam do wznowienia, co nie, też, ale nie wiem, nie chcę obiecywać nic na razie, bo też bym musiał Wiedźmina właśnie, wiecie, też nagrywać jak najwięcej. Ale cóż, zobaczymy jak to będzie jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy. Sam jeszcze powiem wam na podsumowanie tej gry. Znaczy tego dodatku, co nie? Powiem wam, że był fajniejszy. Nie trzeba było szukać tych takich rzeczy różnych. Ale nie, z drugiej strony trzeba było szukać jednak. Ale troszeczkę mniej tych rzeczy było niż w tamtej podstawowej części gry właśnie. Ale powiem wam, że te studio, ci twórcy dobrą robotę odwalili za tą grę. Powiem wam, że lepsza była niż Outlast. Wiecie, Outlast. Przy Outlastie było, wiecie, że się goniło. Się goniło właśnie się ludzi. Znaczy od ludzi się, wiecie, biegło się. Uciekało się, o, tak powiem. Co nie? Ale cóż, zakończyłem już ten dodatek. Graficznie, powiem wam, miałem praktycznie 60 fpsów przy każdym odcinku. Troszeczkę mi spadało do 40, ale to wiecie, na wysokich jest. A wymagania pokazują 3 giga karty graficznej, ale ja w to nie wierzę. Ale cóż, dobrze jest. Na full grałem, co nie? Dobrze jest, bardzo pięknie. I cóż, moi drodzy. Graficznie mi się podobał też ten dodatek. Co tam jeszcze mi się tu podobało, powiem wam. A, graliśmy córko tego naszego bohatera z podstawowej części gry właśnie. I powiem wam, że fajniej tu się grało, tylko ona troszeczkę była, wiecie, mała ta córka jego. Nie wiem, czy to ta córka była w wieku na przykład, nie wiem, 5 lat, 6, czy jakaś, wiecie, starsza, na przykład w wieku 20 lat, albo 25, wiecie, taka wysoka, ale mi się wydaje, że tutaj była ta taka malutka, w wieku 6, 7 lat, coś takiego, 10 maksymalnie. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Cóż. Moi drodzy, nie, mogę się mylić, powiem wam, wiecie, mogę się mylić, ale powiem wam, że ten dodatek jest fajny, fajny dodatek. I cóż jeszcze, co jeszcze wam powiem, kurczę, chyba wszystko na razie do tej pory. Chyba wszystko, nie będę nic obiecywał, co będę nagrywał jeszcze dalej. Na razie to skończyłem, co nie? A, ja to nagrywałem, wiecie, na zapas. Te materiały z tego Liars of Fear Inheritance. Wiecie? Jednego dnia przeszedłem, pochwalę się. Chyba dobrze mówię, tak, jednego dnia. Moi drodzy, co nie? Jakoś mi się udało, co nie? Ale odcinki trwały, powiem wam, jeden chyba 24 minuty, drugi 27, ten może będzie troszeczkę dłużej trwał, ale wątpię, co nie? I cóż, moi drodzy, cóż, widzimy się w kolejnych materiałach.
Cześć!